14 minut po godzinie 23, to jest Radio Lublin Studnia, a u mnie artysta specjalizujący się w projektach w przestrzeni publicznej, Rafał Betlejewski. Witam serdecznie. Dzień dobry, bardzo mi miło. Właściwie już dobry wieczór. Dobry wieczór, przyjechał albo do Lublina. Dobranoc nawet razem, może zacznijmy. To dobranoc będzie gdzieś koło pierwszej. Jeszcze wytrzymajcie państwo do tej pierwszej, bo naprawdę warto. Z cudownymi pomysłami do Lublina przyjechał Rafał Betlejewski. Jak długo już jesteś w Lublinie? Jestem od poniedziałku, aczkolwiek to jest moja któraś wizyta w związku z tym projektem, więc zaczynam się czuć tutaj już jak u siebie w domu. Przyjechałeś na zaproszenie Szymona Pietrasiewicza z Centrum Kultury na projekt Rewiry. I jaki rewir w Lublinie opanowałeś? No, opanowałeś to może za dużo powiedziane. Na razie próbuję się, wiesz, zorientować. Chodzi o ulicę Lubartowską, w którą Szymon, o którym wspomniałeś, wepchnął mnie trochę tak, wiesz, jak takie dziecko. Wypchnął mnie z pokoju prosto, wiesz, w dość taki niepokojący fragment miasta. No więc chodzę tam, próbuję się zaprzyjaźniać z różnymi ludźmi. Nie idzie mi to najlepiej, myślę. Może komuś by szło lepiej. Myślę, że ładnej dziewczynie by szło lepiej, wiesz? Pewnie tak. Byłem tam przez moment z taką moją przyjaciółką Roxy, która jest oszałamiającą blondynką. I cały czas, wiesz, gonią mnie pytania. Ty, a ta dziewczyna kiedy będzie? W ten sposób można się tam odnaleźć szybko na Lubartowskiej. Rewiry to taki pomysł, aby zapraszać artystów spoza Lublina, żeby pomieszkali trochę w dzielnicach, które nie mają zbyt dobrej renomy, które często są postrzegane jako getta biedy, aby artyści przyjechali, zaznali się odrobinę ze społecznością lokalną i przygotowali coś specjalnie dla nich. Co takiego ty przygotowujesz dla tych mieszkańców Lubartowskiej? Bardzo mi się podoba ten pomysł, muszę powiedzieć. To taki utopijny pomysł rewitalizacji poprzez sztukę czy poprzez działanie artysty, moim zdaniem zupełnie rzecz wykonalna. Natomiast z drugiej strony, kto wie, bo bywają takie momenty inspiracji, które ktoś nagle dostaje gdzieś od kogoś, prawda, które każą mu myśleć, że może świat nie jest taki jednowymiarowy, albo jest w nim coś więcej niż to, co się nam przedstawia, wiesz, tak na pozór. Więc ja pomyślałem sobie, jak poszedłem na tą ulicę Lubartowską i tak popatrzyłem na nią, zresztą pisałem o tym ostatnio na blogu, że miałem wrażenie, że tam jest dużo takich podkłuczonych skrzydeł, wiesz, takich porzuconych skrzydeł wręcz, że ludzie jakby postanowili chodzić po ziemi, chodzić bardzo twardo jednak po ziemi, trzymać się tych realiów, które wydają im się takie trudne, z którymi muszą sobie radzić i zmagać się z nimi. I pomyślałem sobie, że gdzie fajniej albo gdzie wspanialej, wiesz, zabrzmiałby taki sen o lataniu, o wznoszeniu się, o oderwaniu się od codzienności, o powrocie do marzeń. I tak sobie pomyślałem, że może by się udało zrealizować taki pomysł, który miałem już od pewnego czasu, a którego nikt jednak jakoś nie pozwał, nie podjął tego wyzwania w Lublinie właśnie, czyli postawienie dźwigu, takiego budowlanego dźwigu, który na doliny doczepia człowieka bezpośrednio. Na uprzęży, które jest doczepiona do ciała, czy oplata ciało, w taki sposób, żeby można było machać rękoma i nogami, czyli w zasadzie jakby, wiesz, latać. I taki dźwig, który wznosi ponad dachy i pozwala trochę polatać dookoła, wiesz, bo ramię się kręci dookoła i ciągnie tego człowieka za sobą. Zresztą dzisiaj miałem niesamowity sen zupełnie, bo powiem ci szczerze, przyśniło mi się, wiesz, premiera tej całej sytuacji jako kompletna katastrofa, więc, więc bardzo jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. To wydarzenie w niedzielę o godzinie 16 na Lubartowskiej, a gdzie dokładnie? To jest podwórko, które ma numer 61 lub 59, bo tam jest podwórko, które się ciągnie przez dwie kamienice, więc można pod jeden z tych numerów się udać, wejść w podwórko w Lubartowską i tam będzie już czekało wszystko. No, to jest wyzwanie, wejść w podwórko na Lubartowską. No, ale za to można odkryć, wiesz, na przykład panią Izę, która siedzi naprzeciwko pod 44, ma tak nieprawdopodobnie oszałamiające, błękitne oczy, wiesz, że może warto.